Chciałem pierwszy raz też w nowej roli przywitać Szymona Michałka jako prezydenta miasta. Także witamy prezydenta miasta, pana Szymona Michałka. Witam was wszystkich, panie prezesie, Siemion. Bardzo ci dziękuję za takie piękne przywitanie. Oczywiście wszystko tutaj tak ładnie, prezes ruchu tytułuje, pan Szymon Michałek. My się oczywiście, słuchajcie, znamy, lubimy od lat. Jestem tym samym z Szymonem Michałkiem, tym samym Simonem, którego znacie tutaj parędziesiąt metrów stąd, z sektora rodzinnego, z tego stadionu. Nic się nie zmieniam, także na spokojnie. I nie byłbym sobą, gdybym sobie z wami nie zaśpiewał czegoś, bo myślę, że od tego by trzeba było zacząć. I zawsze zazdrościłem Sebastianowi Lukaszczykowi, jak po meczu Ruch wygrywa, a w tym sezonie niestety, prezesie, to się często nie działo. Ale będzie się działo jeszcze. Ale jeszcze się będzie działo. I co byście powiedzieli na to, gdybyśmy sobie wszyscy tak zrobili to Hej Niebiescy Ole w takim właśnie wykonaniu Sebastiana? Co wy na to? Może nie? Wszyscy naprawdę króciutko, nie będę wam przeszkadzał w dobrej zabawie. Słuchajcie, niezmiernie mi miło. Dla Chorzowa! Słuchajcie, odbyłem w tym tygodniu dwa spotkania z panią skarbnik i obydwa z nich tyczyły się budowy stadionu, także idziemy do przodu, powolutku, ale w końcu tam dojdziemy, spokojnie. Ale będziecie mi dziękować, jak tam staniemy na tym stadionie. To wtedy będzie się łączyło. No, słuchajcie, na pewno mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że będę robił wszystko, żeby starać się o też dofinansowanie zewnętrzne. Jeżeli się dostanie to dofinansowanie, to będzie szybciej. Jeżeli będziemy musieli to robić z własnych środków miasta, to będzie trwało dłużej, ale na pewno w końcu to powstanie. Chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, że tutaj przybywam od was z takiego spotkania harcerzy przy ulicy Gałeczki na Klimcowcu. To był rajd obrońców Chorzowa, kolejna już jego edycja. I tam na końcu harcerze i zuchy śpiewali taką piosenkę, którą też podobną śpiewamy na stadionie. Niestraszny nam porażki smak, niestraszna forma zła, bo mistrzem Polski będzie Ruch za rok, a może dwa. Ja wiem, że z tą publiką, z tą społecznością, z tą siłą, jaką mamy, z tą wiarą, jesteśmy w stanie robić wszystko. Ja tylko mam nadzieję, że panie prezesie, jeżeli przyjdzie nam spać, chociaż jeszcze matematyczne szanse są. I słuchajcie, jak się utrzymamy, to wszyscy, jak tutaj stoimy, idziemy, jak powiedzieli kibice, idziemy na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy podziękować za utrzymanie. Ale jeżeli się nie, tak, wielkie brawo. Ale jeżeli się nie utrzymamy, to ja liczę, że to jest ostatni spadek w historii Ruchu Chorzów z Ekstraklasy, naprawdę. Bo jesteśmy zbyt wielkim klubem, zbyt dumnym klubem, klubem z takimi tradycjami, sukcesami, że po prostu pierwsza liga do nas nie pasuje. Taka jest brutalna prawda. Za nami smutny widok Starej Cichej 6 i zrobię absolutnie wszystko, żeby tą pierwszą kadencję wykorzystać na to, żeby przynajmniej rozpocząć tą pracę. I w zależności od tego, czy będą zewnętrzne finansowanie, czy nie, to żeby go skończyć w drugiej kadencji, jeżeli mieszkańcy będą chcieli mnie drugi raz wybrać na prezydenta. Także bardzo wam wszystkim dziękuję, wielkie brawa dla was. Słuchajcie, ja się z was zapytam tak jak na sektorze rodzinnym. Jesteście gotowi?
Słuchajcie, ja uważam, że mimo wszystko jeszcze na tą piosenkę nie zasłużyłem, bo na nią zasługują legendy klubu, piłkarze i tak dalej. Powiedzmy, że zasłużę sobie na nią, jak tutaj powstanie ten stadion. Dobra, taka jest umowa, że nie śpiewamy tego do momentu, jak ten stadion nie powstanie. Także siemią, siemią, KSW. Robimy sobie selfiaczka wszyscy razem ze sobą. Założona Szymon Michałek i prezes Korzowskiego Ruchu Seweryn Siemianowski. Raz jeszcze nie brawa. Dziękuję panu. Wielki ruch, cała emigracja. Moi drodzy, jeżeli by tak się wydarzyło, to liczymy na to, że to będzie tylko jeden rok i wracamy. Panie prezydencie, bardzo proszę. Zapomniałbym, słuchajcie, ja mam sklerozę. Jak mi nie będzie 30 tysięcy ludzi na Krakowie, to zobaczycie. Ma być 30 koła ruchu na meczu Ruch Chorzów Krakowia, Kraków na Stadionie Śląskim. Wszyscy na ten mecz. Mamy pokazać wiarę, determinację, pokorę i przede wszystkim to, że jesteśmy z ruchem, niezależnie od wyników i przeciwnika. 30 koła, albo się obrażę na was.